Zarejestrował się jako ostatni. Jako ostatni przedstawił swoje postulaty. Marek Strzałkowski, najmłodszy z kandydatów na prezydenta Katowic, powtarza, że Katowice powinny być zarządzane przez superkomputer. W swoim programie stawia na technologię. Postuluje też większy udział mieszkańców w podejmowaniu kluczowych decyzji. Fatima Orlińska. Zarządzanie miastem przez superkomputer to hasło powtarzane przez Marka Strzałkowskiego, kandydata na prezydenta Katowic, który dzisiaj zaprezentował swój program. Jeden system informatyczny miałby łączyć wszystkie miejskie jednostki, a dostęp do niego mieliby też mieszkańcy. W swoim programie kandydat ma również budowę konkurencyjnej metropolii czy stworzenie z wyścigów motocyklowych wizytówki miasta. Z jednej strony chcemy, żeby dane miejskie były transparentne, czyli żeby każdy mieszkaniec mógł zobaczyć, ile jest pieniędzy przeznaczonych na daną dzielnicę, na dany obszar, na dany projekt, kto wydaje te pieniądze, kto co realizuje za te pieniądze. Druga rzecz to jest zgłaszanie projektów i zgłaszanie projektów w bardziej skoordynowany sposób niż budżet obywatelski, czyli niż rzucanie jakichś projektów, które zasadniczo nie są specjalnie połączone z tym, jak funkcjonuje całe miasto. Komitet wyborczy Gaja, system Młodzi dla przyszłości, teraz wystawił 25 kandydatów do Rady Miasta. Gdyby zostali radnymi, chcieliby położyć duży nacisk na pomoc przedsiębiorcom. Dzięki technologii, którą dysponujemy, bylibyśmy w stanie stworzyć specjalne platformy, dzięki którym przeanalizowalibyśmy potrzeby rynku, ocenę ryzyka. I w rezultacie tego stworzylibyśmy spójne biznesplany, które w naszej ocenie zwiększyłyby konkurencyjność potencjalnych przedsiębiorców lub przedsiębiorców, którzy już prowadzą taką działalność, ale z różnych względów nie osiągają jakby zadowalających rezultatów. Swoich kandydatów na prezydenta i do Rady Miasta ogłosiła dziś również Lewica, tyle że nie w Katowicach, a Tychach. To jedno z niewielu miast w województwie śląskim, gdzie Lewica walczy o najważniejszy miejski fotel. Marek Niedbał to dotychczasowy radny kilku kadencji, który uważa, że w mieście potrzebne są zmiany. Chcielibyśmy bardziej racjonalnie dysponować środkami publicznymi. Mieszkańcy, ja przeprowadziłem pół roku temu ankietę pośród 2000 mieszkańców, gdzie zapytałem się, co chcieliby zmienić w naszym mieście, co im się nie podoba. I mieszkańcy wyraźnie powiedzieli, że to, co najbardziej im doskwiera, to brak miejsc parkingowych. To jest pierwszy postulat. Na drugim miejscu mieszkańcy wskazali problem z tak zwanym ITS-em. To jest program zarządzania ruchem, na który miasto wydało ponad 120 milionów złotych, a ten program, ten ITS nie działa. Jednocześnie Lewica podkreśla, że chce współpracować z koalicją 15 października również na poziomie samorządowym.